Dzień dobry, kochani. Witamy Was w kolejnym odcinku, który jest dla nas świetny, ponieważ będziemy się wkradać na studniówki. A co musimy mieć, żeby iść na studniówkę? Sukienkę studniówkową. Także dzisiaj przeżywamy drugą młodość i będziemy szły drugi raz na studniówkę. Ja to chyba nie byłam. Pierwszy raz ja nie byłam na swojej studniówce. Byłam. I w ogóle nigdy nie byłam na studniówkę, bo nikt mnie nie zaprosił. Nie. Wchodzimy do sklepu i szukamy jakichś sukienek dla nas. Zaczynamy wyglądać. Popatrz, tu jest dla ciebie. Zobacz, idealnie. No, to jest taka malutka. Ale nie, bo ona nie jest na krzywy kręgosłup. A, no to nie, nie, nie. Biorę. Nie, 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 nie. O, nie. O, to są te ładne. I tutaj ładnie, bo ona wydaje się jakby się zacięła. A to dla was dobra. O, ładne, ładne. Kinga w naturalnym środowisku. No dobra, chyba wszystko. Ja też chyba mam. Moje kolory wersus kolory. No. Ja wyglądam jak ciotka. Mi się podoba. Ta jest lepsza, ale... Czegoś mi brakuje. Tak, ale jest lepsza. Też podają to. Też tak samo. Ach, te bezcytniki z nas, kurde. No. Okej, ta na razie jest najlepsza dla mnie. O. Nie, tamte ładniejsza. Mój wybór. Zielona. Ciekawe, czy ją założę tylko raz i to na odcinku. Też ładnie w takim. No też mi się w ogóle bardziej chyba to podoba w ogóle. Ty zielona. Ja zielona. Ale ładnie będziemy zaśmiać. No ładnie będziemy wyglądać. Dobra, kupujemy? Tak. Więc mamy sukienki i my się już widzimy w piątek przed studniówkami. Tak. Cześć, kochani, witamy Was 4 dni później, tak mi się wydaje. Jesteśmy już przebrane, ale później dopiero zobaczcie, jak wyglądamy pięknie. Mhm. Muszę iść w butach na obcasie, to jest katorga, nienawidzę tego. Teraz nasi goście studniówkowi z Bielska Białej jedzą obiad. Kolację. No i później się wbijamy. A wiecie, że nie mamy pary? Nie mamy pary. I plan jest taki, żebyśmy spróbowały się wbić towarzystwo i jak najdłużej pozostać nierozpoznane, ponieważ ten odcinek polega na tym, żeby się wkraść na studniówkę. Cicho, proszę. Co? Cicho, proszę, cicho, musicie nam pomóc. Właśnie czekaj, ale smutny. Jakiś nauczyciel chyba, czy ktoś czeka tam na zewnątrz. Thank you.
chwilkę. Pa, dzięki. Mamy balony. Balony. Mamy. Kochani, właśnie dojechaliśmy na drugą studniówkę i tutaj spróbujemy się jednak wkraść, żeby jak najdłużej być niezauważone. Kinga się czuje, jakby się właśnie obudziła w środku nocy. Ale ja tam wejdę i zobaczysz, jaka będzie zmiana. Patrzcie tą zmianę. No przejdźcie jeszcze. A, patrzcie tą zmianę. A coś chcecie podsumować tamtą studniówkę, czy nie? Fajnie było. Tyle. Tak? Nie udało się niestety zrobić tak, żeby nas nikt nie poznał. Aczkolwiek bardzo dobrze się bawiliśmy, więc w sumie to było takie przedłużenie imprez widzów, ale w sumie to była studniówka. No, a wiecie co? Ciekawe, no, czy oni tutaj piją, bo jak piją, to właśnie może na nas nie zwrócą uwagi. No to co, idziemy, co nie? Zobaczymy i damy relację. No, patrzcie, uwaga, 3, 2, 1. Ja nie mam pstryka. Wiesz ciekawostkę? No nie wiem ciekawostki. Jak pstrykasz, to ten dźwięk nie jest z tego, że te palce się tutaj o siebie ocierają, tylko pstryk jest z tego, że palec ci idzie tutaj o mam brudną rękę. Ale powiedzcie, czy to prawda, bo nie wiem, bo jak coś, to mnie kolega w błąd strzelił. Nie wiem, czy mnie widać, kochani, ale spróbujemy zaraz wejść na studniówkę. Aczkolwiek stoi bardzo dużo osób przed i spróbujemy się tak ukryć. Po prostu wejść i usiąść gdzieś przy stole od razu, dobra? Tyle. Z dedykacją dla ekipy. Pan właściciel super jest tutaj, stoi i na nas patrzy, akurat jak mówimy, że ukradliśmy kwiatka, świetnie, no więc plan się nie uda, ale i tak było fajnie. Proszę, fajnie, masz kwiatka i jedziemy o tu do cysków, proszę. Zimno. Dzięki, pa, 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 pa.